Siemano wariaty, z tej strony Farley, witam w kolejnym odcineczku z Żywych Trupów. Tak, wiem, nie było długo odcinka, dlatego pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, żeby ta seria była kontynuowana. 200 łapeczek w górę i lecimy z kolejnym odcinkiem. Nie pamiętam dokładnie, na czym skończyliśmy. Połączymy się teraz z gierką szybciutko. Okej. Graj. Epizod drugi. Graj. Pragnieni pomocy. Ta, kontynuuj. Na czym to skończyliśmy? Aha, faktycznie. Faktycznie, zamknęli nas tutaj. Te chore te, czuby, nie? Tak on to powiedział, przed chwilą napisał. To oni. Oni tak się nazywają, naprawdę. Was a person. I ate meat from a person. No trudno, no, mordeczko. No, Clem, it doesn't work like that. He would have stopped us in time. Come on, Dad. Now. Stary, co się zapuszył? Stary, co się spuszył? W porządku. Okay, Clementine. All right. They didn't hurt you, did they? Open up, Lee. Those psychos have my family, and we're stuck in a damn meat locker. We gotta get the fuck out of here. No raczej, stary. This goddamn thumb sucker was the one who brought us here. Will you all just shut the fuck up? I'm scared. Don't be. It's gonna be okay. I'm gonna find us a way out of here. No, ciekawe jestem. Czy ty znajdziesz, czy ja znajdę? Dobra, co tu mamy? Pierwsze. Meat. Mięso. Don't wanna know what kind. No ja też nie chcę wiedzieć. Pewnie skota. Kolejne. Shelves are pretty sturdy. We could climb up. But there's no way out through the ceiling. No przecież, stary, jak on betonowy. Clementine, co ty masz do powiedzenia do mnie? Don't give up. We're gonna find a way out of here. Tak jest, don't give up. Sure, honey. You keep your eyes open for screws. Honey, bunny. Anything we can pry away to open a passage out of here. Okay. Okay. There's more of us on the way. A tam dalej, co tam jest? Jakaś paleta? Co to jest? Could there be a hole behind these pallets? No, na pewno dziura w ścianie za paletami. No such luck. O przecież, dobra stary, pokaż co tu się dzieje. O, jest. Generator. Czy klimatyzacja to jest? Dobra, zawał ma stary. Nie no, on teraz umrze i nam się przemieni, ta? O kurde. Jak na grzybach emocje. No właśnie, dokładnie. But in a few minutes, we're gonna be stuck in a locked room with a 6'4", 300-pound, seriously pissed off. No raczej. Fuck you. We can. Ale mu powiedziała co? Lee. Morning later, but right now we have to keep him from coming back. No! God damn it, Kenny! He's not dead. A usta, usta? Może masz rację. No, god damn it! My dad survived worse than this. Nie masz racji. Ja mam rację, ja mam zawsze rację. Pamiętajcie. Maybe we should do the same now. That was different. Duck wasn't bitten. But come on, we know this guy's not gonna make it. Remember what Ben said. Gotta destroy the brain. Come on. Ciekawe, czym będziemy niszczyć mózg. I know you've got my back. You always do. God damn it, Lee, I need you. Please help me. Come on, Dad. Nie pomagam, na pewno mu. Co ty, to jest frajer. Już mu powiedziałem kiedyś, że... Że będzie mnie pamiętał jeszcze, frajer. I co? Dobra. Ładuj z tego klocka, stary, ładuj z klocka, nie? Przecież ona ich zamorduje. Minecraft, jak to jest ten... Jak on się nazywa? Steve?
Don't you fucking touch me! O! O, nie wierzę. Minecrafta go zmienił. You okay? Why me? Lily said he wasn't dead. Nie możemy ryzykować. Tom, Clementine lubię, to tam będę do niej taki delikatny dla niej. You gotta be strong right now. I need you to be strong. Think about something else, something hopeful. Like what? O parówkach, berlinkach. O krótkofalówce. O butli od Vanisha. Don't those make you feel better? Sometimes. We're gonna get out, right? We found a way out? Ten odcinek będzie za dobry, coś mi się wydaje. Okej. Pokaż Minecrafta, stary. Get away. I just need to. I told you to get the fuck away. Wow, ale ja chciałem pogadać z tobą, kochanie. Nie wyzywaj mnie. Sorry. Don't talk to me, Lee. Don't fucking talk to me. I know you hate Kenny and me too. But he did what he had to. So we can all go on living. For what? He's got his family. And you've got Clementine. Ja nie mam nic. Nothing. No dokładnie. Left me with nothing. Okej, dobra, nie ma z nią gadki w ogóle. Z Clementine też nie ma gadki. Dobra, co tu się dzieje? Larry, co powiesz? Znaczy Kenny. You think maybe we were too hasty? Only one important thing right now. Getting the fuck out of here. We did what we had to. No, dokładnie. Co teraz? You got any ideas? The air conditioner. There might be a duct behind it. Oh god. What are they doing to Clementine będzie tamtędy szła pewnie, bo jest malutki. Dobra, pokaż ten klimatyzator, stary. There ought to be an air duct behind this unit. Maybe big enough for one of us to fit through. I don't know, Lee. Seems like a long shot. Does the air conditioner come off? I think I could take it off. If I had something to remove the screws. O kurczę, jeszcze śrubki. Of course they took it. Shit. Maybe there's something else we could use. I've got a rock. Ah, a rock won't help. But a coin might do the trick. Do you have a coin? Kamień, kurczę. No i co? Tutaj coś jest. Take. It's not coming off that way. Nie da się. Dobra, wrócimy. To coś trzeba znaleźć, kurczę. Nie ma kamienia. Może on coś będzie miał. Jeszcze raz sprawdźmy u niego. No, drogą ucieczki może być. Ja też nic nie mam, stary, sorry. Co to jest? Długopis? Koło od poloneza jeszcze pod nogami mam. Nie mam, stary, nic przydatnego. Tu nic, tu nic. Dobra, jeszcze raz to użyję. Zobaczymy. Co tu jeszcze jest, żebym mógł nacisnąć? Z tej strony. Aha, to samo śrubka. Dobra, bezsens trochę, co? Tu śruba, nic więcej. Dobra, wróć. Pewnie od tej muszę coś wziąć, albo od starego. Z nią pogadamy pierw, wiecie? Na bank będzie taka zadyma wtedy. Dobra, Lily, dawaj, kurczę, śrubokręt. If you had something I could use as a screwdriver, a coin or something. No. No. What about him? Look, I know this is a terrible time for it, but back at the motor inn, Larry mentioned something about keeping coins in his pockets. In other words, my father's more useful to you dead than alive. If he was alive and had the key to getting us out of here. Wiedziałem, że tak będzie, że będzie taka zima. What do you want? My blessing to loot tak, his corpse? Tak, błogosławieństwa. Permission. Don't
do what you have to do. O, i to jest zdrowe podejście. Dawaj, Larry. Ten, rentgen po kieszeniach. Any idea which pocket he keeps his change in? Ładne, nie? Fucking vulture. Niezła sytuacja. Niezła sytuacja. Dobra, rentgen robimy po kieszeniach, dawaj. O, a tamten. Don't worry, I'm not taking it. On tam rentgen robi, a tam bydlak, nie, w kieszeni. I co wtedy? Tutaj będzie. Here we go. Two quarters and a dime. No i gitara. Dawaj, stary, odkręcaj teraz. Just gotta remove these screws and get this unit off. No, kręcimy, kręcimy końcem, końcem. Wow. From Georgia. Gdzie takie kurcze śrubki robią, nie? Yeah. One more should do it. Co pewnie mu spadnie ta moneta teraz. Gdzieś do kanalizy. Nie, dobra. Tylko tyle? Dwa obroty? Aha, i cały klimatyzator zdjęli. No to nieźle. Clementine by się zmieściła. Musisz zrobić misję, baby. Wiem, że jesteś bardzo odważna. Co ty gadasz? Normalnie. I uratujesz po raz drugi. I to nie tylko mi, jeszcze tam dwóm osobom, o. I co? O, zaskoczyła. Coś się dzieje. Otworzy? Puk, puk. Kto tam? Kurier dotarł. Chodź, głupia. For God's sake, Lee. Didn't even get to say goodbye. Say goodbye. Powiedz teraz i chodź. Stay here. Take care of Lily, okay? I will. O. Zadymka, fiu fiu. Co, my jesteśmy dalej na tym ranczu, tak? Tutaj ludzi mordowali, kroili, ładnie. Sterylne przede wszystkim jest wszystko. Rękawiczki białe, czysto. Te, wiecie, fluidy wszystkie do czyszczenia. Siostro, skalpel. I nogę obciął, nie? Piłą tą do mięsa, co jest tam z tyłu. Dobra. Tutaj mamy... Nie gadaj, że będę tym zabijał. Dawaj. Kolejne narzędzie, co to jest? To jest chyba do robienia tych grządek, nie? No nie wiem, które mi się bardziej podoba. To czy tamto? Tamto się bardziej tak... To jest lepsze. Fajnie głowę obetnie, to jest lepsze. To odłożymy, tak jest. Tak mi się wydaje. Że sierp będzie lepszy. O ile to jest sierp. Sickle. Dobra, to widzieliśmy, tutaj co jest? Walkie talkie? Bracie. Nie. Jednak nie. No nie mogę się zdecydować normalnie. Nie mogę się zdecydować, co tu wziąć. Nie, paralizator nie weźmiemy normalnie. To do mnie bardziej przemawia, nie? Sierp do mnie bardziej przemawia. Tak go chwycisz. I do widzenia. Hey, watch your step. That's slippery. Okej, będę uważał. Jednak ten sierp biorę. Gitara, dobra.
To odłóż, tak, stary, odłóż. No i lecimy. Mamy trzy bronie do wyboru. Ja wolę sierp. Co tam widzisz? That dumbass is so caught up in his own rant that we could probably sneak right up on him. Just stick behind me in case anything goes down. When we get to the front, grab his gun. Dobra. Dobra. Brzmi dobrze, dokładnie. Ruszajmy. Let's go. Stay close. Uwaga. Ale mu łeb obetnę, ja pierniczę. Aha, spluwa. Spoko, spluwa. Mogę w lewo? No i co? Cicho. Oh shit. Dobra, w lewo. Dobra, kukłem. Dobra, pogadał, wychylę się jeszcze raz. Wow. Zaraz będę widział, jak on będzie szedł pewnie. Dobra, zamknął stodołę. No i co? Teraz będzie zadyma. No i co? Poczęstował mnie kulą w łeb i jest koniec. Kurde, strzaił mnie cwaniaczek. Wow! O kurde, ale muca, dawaj! Tak, jeszcze mnie pięknie. Elegancko. Dobra, wsidła go, wewnyki, pięknie. I po nóżce. Zamknij ryj, nawet mi nie stół, nie piśnij, nie? Od razu go ładuj. Dobra, tam przestań z family. No przecież Lee stoi, co ty się drzesz? No dawaj. Między oczy. Ale to psycholes. O! Nie zgłosił się na ochotnika. To dobre, to był dobry tekst. To mi się podobało. W tej sytuacji na chyba najbardziej pasował. Tak! Pięknie! Normalnie od razu w klatę frajera. Clementine widziała. Trudno, nie? Przeżyje. Nie takie rzeczy się robiło w Massachusetts. No. Katja! Just go. I'll keep Clementine safe. Deszczyk sobie tak ładnie pada. Na słuchawkach fajnie to słychać. Idealna pogoda na zabójstwo. Dobra, wczytywanko. Odblokowano 8 ty. Talking Charlotte. Dobra, się teraz kradam z tego co widzę. Kenny Powers. Co, będziemy teraz chatę podbijać pewnie. Uzbrój się gościu we pięści swoje normalnie i tam... Normalnie głowę pourywaj. O, dziki idą. Czy zombiaki? O. Zombiaki. Strzał usłyszały. Kto to? A to ta. Wariatka. A i rudy podpiałdałacz. Guys didn't come back. I figured something was up. What can we do? Larry's dead. They chopped off Mark's legs and tried to feed him to us. Shit. Ja pierdicze. Niezłe informacje. Co na dzień dobry, jak was ratują. Na pewno bym poszedł im pomóc od razu, nie? Co ty, od razu. Coming in to help.
Normalnie, nie cykam się, lecę. Jeszcze zjemy później go do końca razem. Dobra, mamy jedną broń, a tamtą? Gdzie? Czemu nie wziął tej strzelby? Dobra, idziemy. Ciemno, trochę nie widzę. Tak to ja! Wyczuła, że kłamiesz. Dobra. Wyczuła! Wyczuła to! Czekaj, coś miała broń. Tam pieprzysz. Co, monetą ją mam rzucić, czy co? Łap za klamkę, wchodzimy tam. Come on now, you know you don't want to do this. Just go away and leave us be. Tam jest jakaś ta. Zostaw ją. Stop right there, I mean it. No! No gruba znowu mnie zastrzeliła. O co tu chodzi? Dwa razy umieram w jednym tym odcinku. No i co? Wchodzimy, dobra. Musimy się rozejrzeć bardziej. Tu mamy co po lewej? Nic nie widzę, nie mogę nic kliknąć, nic się nie podświetla. Nie mam żadnych rzeczy. No stoję! Teraz może coś się podświetli. Pogadać trzeba, aj! To nie musi się tak skończyć. Jak mnie teraz zabije, to trochę inaczej porozmawiamy, grubasko. Dobra, widzę, ząbek jest u góry. Teraz ją nawyzywam. Zabiję was wszystkich. Dobra, jednak nie, jednak to musi być dyplomatyczne podejście, także jeszcze raz. Oj, gruba, gruba. Ale teraz zacznę troszeczkę pierw ostrzej, później przystopuję. Ściągnę nogę z gazu. I się wydaje, że będzie wtedy okej. Brenda, uspokój się, powiedziałem ci coś, tak, gruba? No stoję! Nie krzycz, klikniemy. Odłóż broń, suko. Ej, jednak ona nie toleruje tych przekleństw. Ani wyzwisk do swojej osoby nie toleruje. Dobra, trudno. Jeszcze raz. Próba numer 4. Akcja. No nie chcesz tego, gruba, nie chcesz. Stoję. Dyplomatyka teraz. Nie musi się tak skończyć. Tam jest zombiak u góry, widzicie? Rękoma macha. No. Po raz drugi stoję, nie martw się, gruba. Ale pytanie, jak do tego doszło? Jeszcze raz. Brenda, spokojnie. Wiem, że nie chcesz mnie zabić. Gdzie jest broń? Nie pogarsza sytuacji. No dawaj, jeszcze krok zrób jeden. Help!
Dobra, złapał ją. Pięknie, ładnie, nie? O kurde, jeszcze ten. O ładnie, Andy'ego podhaczyli. Raczej nie, Andy podhaczył. Na ostro wjeżdża. W ucho dostał? Akurat w ucho? Pięknie. Ku, ku, ku. Łamiemy go w pół. Dobrze, dobrze, pięknie, z górki teraz, na pazurki. Połamali płot, a tyle budowali, nie? Wow, wow, koleżanko, nie tak ostro. No i co, odpalił agregat też? Puść mnie, stary. Co, niby go prąd nie kopnie? No, ile będę się z nim siłował jeszcze? Dawaj, 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 dawaj. Dawaj. Nie! No strzelaj, Lily! Bo ja tu kuk cisnę. Dawaj. Ale ona za to dostanie, nie? Ale ona za to dostanie. Lily, podpadłaś mi. Z prawej strony. Lewa, prawa. Do końca, do odcięcia. Resetujesz gościa, stary. Resetujesz typa. Pięknie, tu niżej. Zobacz, jak ja mu robię ten szybki facelifting. Facelifting mu robię. No kończ go. Tak, na tyle, dawaj. Ja cię jeszcze szybko wyjaśnię, cię szybciutko jeszcze, stary. O, ładnie mi powiedział. Oboje nie żyją. Aha. Wygląda jak Quasimodo, nie? Don't you dare walk away from me, Lee! Get back here and finish this, Lee! Dawaj, wracaj się, Lee. Normalnie wracaj się. Łam go na pół. Z buta wjeżdżaj. Wyłamujesz zamek. No, dawaj. Ej, dobra. Cały czas gościu dostaje na mukę. No i dobrze. Skończyło się. Babci stranie po krzakach. Nie ma takiego bicia. Nie ma takiego bicia. Generator się spieprzył jeszcze w dodatku. Nic tu po nas. Po prostu wypadamy stąd. Niezłe napięcie, co? Akurat zombiaki przyszły. No i dobrze. Zjeżdżamy stąd. Let's go. Ty. A, bo gruba jako zombie, ta? Cię przemieniła. No i dobrze. To chyba będzie koniec tego epizodu. Także mordeczki, to by było na tyle. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, ponieważ 200 łapek pod tym filmem i dopiero kolejny odcinek Żywych Trupów. Także dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Zobaczymy tylko ten zwiastun do końca i spadamy.
Hey, Lee. I'd say I'm sorry for leaving the motel unattended, but, you know. I'm glad you showed up when you did. If you hadn't taken that shot at Andy, we might not have gotten out of there. Were they really killing people? For food? Tak. Yeah. And Clementine ate some. Oh, it's my fault. I panicked and didn't stop her. My God. Does she know? She's not stupid, Connie. Gdzie my teraz wracamy? Na hotel? Katja managed to grab this while she was in the house. She said it was with your stuff. Mm-hmm. Yeah. I found it while I was looking for the people who shot Mark. Do you want it? Why don't you keep it? Do you Sometimes want it helps to have something you can document your thoughts on. Do you take it? How are you doing? Co on tam robił? Just not as young as I used to be. Co? Nie, ta fabuła się pomyliła, co? There's gonna be fallout. For killing Lily's dad? Yeah, I would imagine so. What do you think? Jestem z tobą. I'm with you, Kenny. We'll do what has to be done. You're damn right. Listen, that RV back at the motor inn is just about ready. I've changed my mind. I want you to come with us when we leave. Yeah? Hell yeah. We're a team, man, me and you. By taking out Larry before he turned, you saved all of us in that meat locker. And that saved my family, too. No, yeah, dokładnie. To jest podejście, lojalny człowiek. Come on, Clement. Nie tam jakieś pop-up rańce. Lee, did you have to kill those men? Yes. Yes, they were bad men, Clementine. They killed Mark and they were gonna kill all of us. They had to be stopped. Understand? No bezpośrednio, no krótka piłka z mojej strony. Pyk, pyk. Hey, Dad, what's that noise? Jaki dźwięk? Sounds like a car. Oh God, not more strangers. Akumulator na zimę, na lato. Jeszcze się nie rozładował. W tym pasacie ładnym. Come out or I'll shoot. O. Podejdź powoli do wozu. Dobra, idziemy powolutku do wozu. Zombiak pewnie będzie. I mnie wystraszy. Paliwa nie ma. Oh crap. Baby, you gotta see this. Co to jest? A shitload of food and supplies back here. A niezła przygoda. Egzotyczna. This food could save all of us. Not all of us. No i co, będzie teraz dymo jedzenie? You don't know if these people are dead. If they come back, then we're just monsters who came out of the woods and ruined their lives. This stuff isn't ours. Dad, whose car is it? Don't worry about that, Duck. It's ours now. It's abandoned, Ducky. Don't worry. What if it's not? Well, what if it's not abandoned? What if it is someone's? Musimy to wsiąść, Clementine. We have to take this, Clementine. We need it to survive. Who says it's your decision to make? Hey, we don't have time for this shit. Like it or not, we need this food. Now get over here and open the trunk, Lee. Zabierz tą strzelbę. Babo, bo cię strzelę w papę. Dobra, otwarte. Kartonik pierwszy. Duck, why don't you carry this? Okay. Duck dostał. Kaczor Duffy dostał. Duck.
Supplies? I'll take it. Ja wezmę. Okej, okay, proszę. More food in here. Kolejne żarło. No. Kiedy coś się wydarzy, bo to jest niemożliwe, że znaleźliśmy sobie tak jedzone. To dla Clementine. Jest teraz twoja. Hey, there were some batteries in one of those boxes. I thought they might work in your camcorder. Here, camcorder. You can have some too. For your walkie-talkie. Batteries, huh? Think you can handle those? You're not gonna let me live that down, are you? Ona nie umiała baterii wstawić, nie? Oh god. Lee, you're gonna wanna see this. No, pokaż. Oh shit. Także mordeczki, co oni zobaczyli na kamerze, dowiecie się już w następnym odcinku. Trzymajcie się! Cześć!